Dzień dobry, Sowiński Jakimowicz Podcast to znowu my. Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja służąc życiu. Powiedz Marcin, czy ty jesteś katolikiem? Tak, si senior. A dlaczego? No pierwsza taka pierwotna chyba odpowiedź to jest to dlatego, że się urodziłem w kociele katolickim, że moja mama ka była katoliczką, tata jest katolikiem. No i dlatego, że zostałem ochrzczony. No, ale to by było zbyt łatwe, no, bo to jest świadomy wybór, tak naprawdę. nie? Że ktoś może mi zarzucić, że to nie było na zasadzie kontrolce, C, kontrol V, że robię tak jak rodzice, tylko no, jest to świadomy wybór. Ile lat, jakbyś mógł policzyć, działasz w Kościele Katolickim w tej drodze takiej ewangelizacyjno-nie wiem jakiej. Dużo pasterzy. Jeśli by wliczyć to czasy takiej oazy, bo jestem recydywa, czyli wszystkie możliwe stopnie oazy, plus kurs o, oazowy dla animatorów, koda, no to będzie już sporo. Bo ja w ogóle mógłbym być twoim ojcem, sobie obliczyłem, wiesz? No, mógłbyś przepaść. Nawet kraniową. dziadkiem, może. ty ja się... masz lat, czekaj, ile? No ja, nie wiem, ja przy 80 no no. się zgubiłem, panie. Nie, wiesz, to ja jestem 71-rocznik, czyli. No ile? to mógłbyś być ojcem, ojcem? Nie mógłbym. dziadkiem, ojcem. Dziadkiem nie, jakbym 20, był z 20 z dziadkiem, to bym musiał bardzo wcześnie zacząć życie. Oj artyczne. tak, bardzo wcześnie. No wiesz co? Ja tak e no to. By. Od liceum można powiedzieć, no, a ostatnie lata, gdzieś tak ostatnie 10 lat to już jest takie jeżdżenie i głoszenie. Czyli I sam ponad, tego nie szukałem. Ponad 30 lat. To mhm. do, dodanie do, do, do sam tego nie szukałem to też jest myślę ważne, bo, no bo wielu ludzi na nas patrzy i mówi, ja też chcę być ewangelizatorem, a. nie? Tak, że to, to nie był mój pomysł. Ale to na nie życie. jest produkcja, że tak powiem. Ty wyprodukujesz, żebyś ewangelizatorem. To, to nie, nie tędy droga. No dobra, ale nie o tym ten odcinek mm. jest. O tym jest, jak ty tyle lat wytrzymałeś w kościele katolickim, te 30 parę lat. Wiesz, co wytrzymałem, tylko z tą perspektywą, że czytam Biblię. I y, ja nie mam takiej wizji, jaką ma wiele osób. Myślę w Polsce, że kościół to jest taka twierdza, taka nieskazitelna, niepokalana bo dla wielu ludzi to jest często też ucieczka, bo jest takie neurotyczne myślenie, taka religijność neuro neurotyczna, to znaczy, e, ponieważ nie radzę sobie ze swoim życiem, to będę dwa razy dziennie chodził na msze, bo to jest taka forma ucieczki. Mm. Nie? I ja tego nie, znaczy nie tyle nie trawię, bo bardzo z tym ludziom współczuję. Ale znam takie osoby. Ale też charyzmatycy niektórzy też tak mogą mieć, że też. teraz będę mógł. No, We wszystko. I możesz uciec, możesz uciec w charyzmaty, możesz uciec w mszat możesz uciec w nowennę pompejańską. Tak. Wszystko, co jest ucieczką od swojego życia. Dla mnie odkryciem jest to takim przykrym, że Pan Bóg mówi, nie będziesz kochał innych, jeśli nie pokochasz siebie. Bo tak? ja to powiedziałem. Kochaj. Całe życie to słyszałem z zewnątrz i wewnątrz. Kochaj bliźniego, jak siebie samego. I jak mm. Pan Bóg mówi, macz, jak Ty siebie nie lubisz, to jak Ty mm. możesz Sowińskiego polubić? No a właśnie. co dopiero pokochać? Znaczy, no, mogę ciebie nie lubić, a kochać, ale wiesz, o co chodzi. No i co z tym wytrzymywaniem? Jak to zrobiłeś? No, widzę, że na, na kim Jezus budował Kościół. Na tych, którzy mówią, że się nie nadają i e, wiem, że gdyby dzisiaj, ja to wspominałem w jednym z podcastów, e, Jezus przyszedł w dobie mediów społecznościowych, to byłoby głosowanie, na kim budujemy Kościół i internauci by powiedzieli na Janie, a na myślę, miałby 85% głosów, procent, nie, a na Piotra by głosowały kółka rybackie, a propos o... Wszyscy <laughs> mi mówią, że mam piękną y, chrześcijańską koszulkę, <laughs> że ona mi to w sklepie Jedna gruba ryba, druga chuda. Ale w sklepie żeglarskim mi to kupiła, tak, Ojej, że ten Krzysiu. hop, który to projektował, on w ogóle nie, nie miał pojęcia, że to symbol chrześcijański. Azja, tu hojbejowi, czy dwie ryby. <laughs> Ale wiesz, Krzysiu, naprawdę, przez to, że wiem, na kim Jezus budował i na, na, że Jezus budował na Piotrze, który z punktu widzenia świata nie nadawał się i dzisiaj byśmy go zjedli, już widzę te billboardy pobożne. Nie? Wiesz, byśmy go zjedli po prostu. No dobra, ale widzisz, jak popatrzymy teraz na, że tak powiem, PR kościoła, mhm. no to jest bardzo źle. Tak, bo i są skandalne. To, że jest bardzo źle. No właśnie, zasłużył, nie? Co to znaczy, że zasłużył? To znaczy, to, że przez lata staliśmy na mięciutkim dywanie bardzo wysoko, dlatego że pod ten dywan były zamieszczone kupy śmieci i teraz te śmieci się wysypały. Można powiedzieć, że trup wypadł z szafy, ale ja wolę określenie, że ten trup został wyniesiony, bo jeśli o czymś głośno mówisz, to znaczy, że to jest rzeczywistość, która jest, e, no, ujrzało światło dzienne. I to jest taki argument dla, dla, w czasie rozmowy z osobami niewierzącymi. Młodzi tak mówią, że no ale my co chwila słyszymy tu jakieś właśnie, wiesz, czy, czy tam nie, czy jakiś biskup że molestował i tak dalej. A ja mówię, no dobra. Ale czy słyszeć, słyszycie dokładnie takie rzeczy o środowisku prokuratorskim, adwokackim, piłkarskim, aktorskim? Oni mówią nie. A mówię czemu? Przecież statystyki są takie... Niepotlebne nie, dla tych... Nie, bo to nie chodzi o to, żeby teraz wybielać, tak, czy tak, więcej tak, księży, tak. czy nie, tylko że, że to jest akurat grzech. Ojciec Joachim Badeni mówi wprost, to są grzechy, które wołają o pomstę do nieba, nie? Molestowanie? Która dotyka wszystkie środowiska, to dlaczego, że Kościół miał odwagę wejść w to? Dlatego, że Kościół e, też e, uważa siebie za autorytet moralny, tak? No i widzisz, i tu jest, e, pojawia się problem, bo z jednej strony to jest prawda, a z drugiej strony to e, nie jest prawda. Znaczy tak, Kościół jest autorytetem moralnym, dlatego że jest takim depozytariuszem tego, co, e, co przekazał Jezus. No. Nie? Czyli jeśli e, m, naucza Ewangelii, to można powiedzieć, że faktycznie, no patrzmy, mamy taką bezczelność, że mamy prawo mówić, że śmierć nie jest ostatnim słowem. Mm. Nie dlatego, że tak się nam wydaje, tylko, że nawet jak płaczemy z płaczącymi i w czasie pogrzebu masz prawo powiedzieć, że jest ten wymiar paschalny, że to nie jest koniec. To znaczy, że mamy prawdę, jesteśmy tym depozytari depozytariuszem, ale co to znaczy, że to nie jest nasze? Że to nie jest tak, że myśmy to wymyślili. Nie, tylko to, to jest coś, co Jezus nam dał i Jezus bardzo wyraźnie zaznaczył gliniane naczynia, że to jest skarb, i my jesteśmy glinianymi e, naczyniami. I ja myślę, że często ludzie, którzy na przykład mnie tak osobiście znają, czy na przykład nie wiem, czy, czy ciebie, mogą być zgorszeni. Nie mogą powiedzieć, jak to kurczę. Ty chłopie głosisz, słowo Boże, przecież ja wszędzie awantury u <grym> was w domu. I co ja mam na, to, ten, na ten temat odpowiedzieć? Ja mówię tak, tylko że wszystko, co, jakby, co tu mówimy w tym podcaście, nas przerasta. Mam takie doświadczenie, nie? To nie jest takie, że my sobie ładnie opowiadamy. Teraz opowie się Panu Bogu i on to zweryfikuje. Jakbyśmy sobie gadali teraz o. Przeszedłem dzisiaj tutaj, jak szedłem na podcast ulicą Konwiktorską, nie? gdzie jest stadion Polonii. Wiesz o antagonizmach między Polonią a Legion, to Bóg by nas zostawił w spokoju. Ale jak my mamy bezczelność mówienia o jego słowie, to Bóg może powiedzieć: Sprawdzam. I dlatego to do tych wszystkich hejterów nie martwcie się, bo chcę. To, to teraz ja się ciebie popytam troszeczkę. Poczekaj, poczekaj, bo a no. propos tego sprawdzam, jeden z internautów tak napisał e, myślał chyba, że znalazł jakiś, jakąś słabość w tej narracji, bo ja nie ukrywałem tego, że oddałem dziesięcinę od tego, co otrzymałem od gości weselnych. Bo daje od wszystkiego. Nieważne, czy to jest od mamy, taty, babci, czy tam brata, siostry, nie? Czy to jest z pracy, czy nie z pracy, od wszystkiego. I ktoś napisał: O, jak tak się chwalicie, że dziesięcinę oddaliście, to Bóg mówi: sprawdzam. A była czystość do ślubu? No i ja, jak to przeczytałem, to śmiałem się w głos, bo wiem, że to nie Bóg mówił: sprawdzam, bo Bóg chyba widział, co robiliśmy i kiedy, nie? Więc wyśmiałem to trochę i mówię tak, była. I co pan teraz na to? Ja zawsze coś najdzie. Skasował komentarz. No, wiesz, kasował. Bo, ja napisałem... bo ja mam na to dowody nawet. Jakby, jakby ktoś bardzo cisnął, ja mogę powiedzieć jak to sprawdzić. Bardzo proszę. Ale y, Bóg mi świadkiem, że tak było, nie? A ktoś tutaj wiesz, jak ktoś będzie Bóg chciał do dokopać, to do ci zawsze dokopi. To no. wiesz co, ostatnio napisałem, że jak kościół nad Wisłą i babka do mnie pisze, a dlaczego nie nad Odrą? A dlaczego nie nad Wartą? To jest metafora. Dlaczego Marcin, poś... jaki mówisz, nienawidzi tak Polaków? No to był ten, bo się śmiejemy no. z Polaków, których akurat kochamy, bo jesteśmy Polakami. Tylko widzisz, bo to jest taki problem y, głębszy, bo to jest, y, my zatrzymaliśmy się na kościele właśnie, który bardzo często wysyła takie negatywne y, informacje y, i zobacz, jest dwóch proboszczów, zbierają dokładnie tyle samo kasy, co, co, y, tyle samo kolekty co niedzielę i jeden wychodzi i mówi tak, ale proszę was, kurczę, większą hojność, no naprawdę no same drobne, no, no nie da się z tego wyżyć. A drugi, który zbiera tyle samo, mówi tak. Kochani, bardzo chcę Wam podziękować za hojność. Naprawdę inni proboszczowi narzekają, jestem tak dumny z was, że jesteście wierzyć odpowiedzialność za parafię, że zawsze są jakieś pieniądze. I mój kumpel mówi, który proboszcz bierze więcej. Wiesz, wiadomo, po prostu, a jak Ty cały czas jest źle, 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 źle zagrożenia duchowe. Tamto źle, tamto źle. No ale widzisz, no, właśnie to jest to wiesz. pytanie: jak, jak wytrzymujesz w kościele, wiesz, no bo <laughs> my, jako osoby, które są zaangażowane, my naprawdę mamy pełniejszy obraz hmm. kościoła i widzimy więcej tego, co jasne w nim, ale też więcej tego, co ciemne. Więc, jakbyśmy mieli matematycznie do tego podejść, no to oczywiście to, co ciemniejsze, skoro znamy takie różne rzeczy bardzo trudne mm, i, i znamy ich też cały background i tak mhm. dalej, no to powinniśmy odejść, no bo my to wszystko wiemy. Bo ci ludzie, którzy są z dala od kościoła i mówią, że kościół jest zły, oni tylko znają nagłówki gazet, czy jakieś tam jedno, czy drugie, czy trzecie doświadczenie niemiłe, tak? Z, z księżmi, czy to w kancelarii, czy, czy przy ambonie. Mhm. Ale my mamy naprawdę doświadczenie dużo cięższych rzeczy. Ja znam takie rzeczy, że nie, nie chciałbym tego nawet mm -hmm. tu powiedzieć, nie? Mm -hmm. O tym, co, co robili jedni, drudzy, trzeci, czwarci, co się stało, jak, jakie świadectwa mi mówiły osoby, do których jeździłem, czy to księża byli, czy, czy siostry zakonne i tak to, dalej. To naprawdę, jakbym chciał nagrać podcast Grzechy Kościoła, to du, dużo odcinków by było. No ja, ale, ja też jako dziennikarz ale, no. Ale. Mimo to jesteśmy w tym kościele. Tak, wiesz co, no bo y, bardzo nie podoba mi się taka odpowiedzialność zbiorowa. Nie? To znaczy, wiesz, jeśli dwóch listonoszów na naszym osiedlu okaże się pedofilami, to przecież ja nie zrezygnuję z, z tego, że będę, y, wiesz, zrezygnuję z usług poczty. A tu to tak działa. I strasznie szkoda mi tych księży, y, bo to jest to właśnie taka, y, taka rzeczywistość, której wy być może nie, nie dostrzegacie, a ja z, Krzy y, z co chwila, bo my jeździmy po Polsce. I na przykład, ja nie wiem, czy Wy wiecie, że, bo cały czas słyszymy kryzys kościoła, kryzys kościoła. Z jednej strony tak. No to czemu my jeździmy? Ja no po co tydzień, widzę po wspólnoty, które są żywe, działają i czasami naprawdę są takie ja zawstydzające. Ja jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu poświęcają czas, pieniądze, siły życiowe na to, żeby budować wspólnoty, żeby ewangelizować. Yy, organizują jakieś, nie wiem, alfy w więzieniach. Nie zajmują się pijaniem. to, tamto, Ale o nich nie słyszysz, nie? A. Taki Zamość. Przyjeżdżam do Zamościa, nie? Widzę wielka hala. Mówię, to z wasza? Oni tak, tak, nie? Że wykupili, wyremontowali salkę dla dzieci i tak dalej. Wspólnota w jego ręku. Ja mówię, a ile osób jest we wspólnocie? Oni mówią, no nie wiem, tam 300, 400. Mówię, wow. I wiesz, a oni mnie przepraszają, że to jest bieda galicyjska, że przepraszają, że żyją, nie? I czasami słyszę taka, to nawet nie jest Polska B, tylko Polska C. Mhm. Chłopie! 500 osób we wspólnocie. Jedziesz dalej. Byłem niedawno w hełmie na konferencji twierdza. Cała sala pełna, nie 300 osób, wszystkie bilety wykupione. Ale to nie chodzi o to, żeby były bilety wykupione. To są ludzie, którzy się formują we wspólnotach. Nie, tego jest mnóstwo. Tylko to są rzeczy, których nie widać ani na onecie, ani na wirtualnej Polsce, ani nawet w telewizji polskiej. Bo to jest taka rzeczywistość, która tak naprawdę ludzi nie interesuje. A to jest kościół, to jest żywy kościół, to znaczy tysiące wspólnot. No albo zobacz ksiądz którymi mówi chłopie każda pora dnia i, i nocy. Masz coś, dwoń, ty się nie cackaj. Bo ja mhm. jestem po to. Ja jestem po to, żeby być dostępny dla, dla ludzi 2-4 na 7, dlatego nie mam żony, dlatego nie mam dzieci, bo jestem całkowicie dla duchowej rodziny, którą jest kościół, nie? i w każdej chwili. Ja do niego dzwonię, mówi: Dobra, przyjeżdżam mnie i jedzie. Mhm. I wiesz, o tym, o tym nie usłyszysz, nie? Mhm. że są tacy księża, albo ksiądz, który mówi: Ja zawsze czyszczę konto, żeby nic na nim nie mieć. To ja z, y, rozmawiałem niedawno z księdzem, który mówi: Było święcenie pokarmów. My się tak śmiejemy, że najważniejszy sakrament w kościele, święcenie pokarmu, bo najwięcej ludzi przychodzi. No. no i wiesz, i zdarzały się takie sytuacje, na przykład w tym roku, była taka sytuacja w popielec, że jeden z księży wystawił popiół na zewnątrz i napisał: ponieważ niech przychodzicie co tydzień do kościoła, to sami sobie posypcie głowy i do widzenia, nie? I inny z księży, taki mój znajomy z Bielska Białej, odpisał mu na Facebooku: napisał mu tak, księże, Skoro przychodzą skoro przychodzą tak tłumnie na popielec, to znaczy, że mają jakąś taki kompas duchowy. Bo to nie jest przyjemne, nie? Żeby ci usłyszeć, że umrzesz, że jesteś prochem. Mhm. Nie? To, to jak ksiądz może takich potraktować? No i słuchaj, ten drugi ksiądz mi mówi, że bardzo często jest taka sytuacja, że ludzie przychodzą poświęcić pokarmy. A czemu dopiero teraz? A gdzie byliście przez cały rok? Nie? A on mówi, on zrobił coś takiego specjalnie, mówi tak, tak się cieszę, że przyszliście. Wiecie, chcę wam powiedzieć, że Pan Bóg was bardzo kocha i że w ogóle to jest otwarty kościół. Zawsze możecie przyjść i jeśli możecie, poczęstujcie się Słowem Bożym przy wyjściu. I ci ludzie tacy zaskoczeni, oni przyszli poświęcić jajeczko. Słuchaj, dostali Słowo Boże. I wiesz, co się okazało? Dwie osoby przyszły do wspólnoty, do kręgu domowego kościoła. Po tym zaproszeniu, bo zobaczyli no. księdza, który mówi: Tak się cieszę, że przyszliście. Znowu widzisz to wszystko ojcostwo, nie? Że jaki obraz ojca tutaj duszpasterze pasterze? Mają być ojcami dla swoich parafii, wspólnot i tak dalej. Jak mają taki obraz ojca, który tylko opieprzał od góry do dołu. No to co? A wiesz, ta sytuacja właśnie yy, moja żona była na mszy i zambony, ksiądz ochrzaniał yy, parafian, że nie byli tu, nie byli tam, że nie byli. Ale co on robi w ogóle? Bo on ochrzania tych, którzy są. No. I Jak to ma w ogóle przyszli. Jak to ma zadziałać? Ja nie jestem w stanie sobie tego wiesz, wyobrazić. Nie? O, tak. Jaka jest, jest za tym logika, ludzie? Jaka jest logika? I, I się zastanawiam, czy ten klerykalizm jest tak mocny, że żaden parafianin do niego nie, nie przychodzi i nie mówi: Księże, wie ksiądz, co? No, to jest bez sensu, co ksiądz gada, bo ksiądz nas ochrzania, a my byliśmy. Więc po co nas ksiądz ochrzania? nie? I teraz wiesz, no te głupoty z Ambon, pamiętam kiedyś pojechałem głosić do benedyktynów, do, do młodych. I, I ksiądz proboszcz wychodzi nam mszy i, i mówi: Bo ja głosi, głosiłem wiesz, tam konferencję na, na weekendzie Alfa, i on mówi: Patrzycie tutaj na Krzysztofa, on jest świeckim. Nie martwcie się, że jakieś herezje powie. Większość herezji pada właśnie w tym miejscu, z No, I w, większość To tych, delikatna sytuacja, tak? Jakbyśmy zobaczyli, kto dzisiaj. Yy, znaczy, kto idzie jakby w długą. Kto, kto, bud poczekaj, po, po, po... Poczekaj, poczekaj. kto buduje swoje sekty? Nazywajmy A, no rzeczy właśnie, po rzeczy po imieniu kto ciąga wierny, to są właśnie yy, księża nie? to jest właśnie Czatachowa, to, jest, yy, to są yy, sytuacje u Paulinów. Więc... Nie są, bo, bo to jest ciekawe, wiesz co, bo zawsze, że świecy są zagrożeniem kościoła, ale ostatnio przez 2 trzy lata widzimy, że, że to nie jest tak. Znaczy... Co mnie bardzo den, znaczy denerwuje, to taki plan minimum w Kościele. Nie? To jest kiedyś ktoś, to nie jest moje, to co przeczytam zaraz, ale to jest genialne. Pod jakimś moim postem na Facebooku, pod jakimś komentarzem ktoś napisał tak, że dzisiejsza sytuacja kościoła jest taka, że gdyby Jezus dostosował się do naszych standardów, to by było tak: Jezus pociesza Jaira po, po śmierci córki, Jezus umacnia dziesięciu trędowatych, Jezus wskazuje drogę niewidomym. Jezus organizuje zbiórkę pieniędzy na rzecz paralityka I, no, i ostatnie jest najlepsze. Jezus składa kwiaty na grobie Łazarza. To jest kościół, który dzisiaj znamy. Czy to jest złe? Nie, to jest dobre. Składanie kwiatów jest dobre. Marcin, to jest kościół, w jaki wierzymy. Tak, bo kiedyś była taka sytuacja na Górnym Śląsku, na religii dzieci miały napisać uczynki miłosierdzia względem ciała. Jedna dziewczynka napisała, nie wiem czy dla jaj czy nie, napisała umarłych wskrzeszać, chorych uzdrawiać i dostała zero punktów bo wiadomo, że trzeba umarłym, umarłych pogrzebać, tak, a chorych nawiedzać. No, ale ona jak napisała widzisz. tak jest, jest w Biblii i dostała zero punktów. Dlaczego? Ja mówię, nie wiem dlaczego tak napisała, ale napisała to co powiedział Jezus. On powiedział: skrzeszajcie umarłych, uzdrawiajcie chorych, wyganiajcie złe duchy, oczyszczajcie temdewatych". Marcin, ale czy słyszałeś o tych wszystkich sytuacjach w Azji, w Afryce, gdzie Bóg naprawdę dokonuje takich cudów, że to się nam w głowie nie mieści jako Polakom? Że urodzeni paralitycy Urodzeni jako, jako paralitycy, nie? odzyskują władzę w członkach. Ci, którzy nigdy nie widzieli, zaczynają widzieć. Ci, którzy nigdy nie słyszeli, zaczynają słyszeć. Że to są naprawdę cuda na miarę dziejów apostolskich, a jak powiesz to w klasycznym środowisku to zbesztają cię, wyśmieją cię, powiedzą ja w to nie wierzę, my tego nie potrzebujemy, bo mamy szpitale mhm. i tyle, nie? Ja raz w życiu byłem w Meksyku i, i usłyszałem takie hasło, na czym polega fenomen Guadalupe, nie? Tam na tym, że Indianie jeżdżą kilku, przyjeżdżają tam kilkaset kilometrów do Guadalupe, ostatnie dwa kilometry idą na, do tego sanktuarium na kolanach i tam nie ma takiej opcji jak w Fatimie, że sobie kupisz ochraniaczy na kolana. Tylko po prostu, jak już wstają przy tym sanktuarium, to mają kolana zdarte do krwi. No ale co potem robią? Wyciągają te kile, piją i zaczynają tańczyć. Nie? Bo jest fiesta, ku czci po prostu. I ja, wiesz, myśmy patrzyli, ci Indianie tańczą w pi pióropuszach, to jest takie bardzo barwne, nie? Taka feeria barw. Inak to przyjeżdża Francuz i mówi, to jest takie niepogłębione. A kim ty jesteś, żeby oceniać? takie <laughs> taki niepogłębiony. No właśnie, my się czujemy wiesz, cywilizowani, lepsi. Nie? A Dwa prawda km... jest taka, nie wiem, czy słyszałeś o tym dokumencie. What is a woman? Co to jest kobieta? Że jeździł facet i pytał w Stanach, na różnych uniwersytetach. Nikt nie, po, nie, nie, nie był w stanie odpowiedzieć, co to jest kobieta. Co definiuje kobietę? Nikt. Wiesz, polityczna poprawność tej sprawy. A pojechał do Afryki. No i pyta się jakiś tam w, plemi w plemieniu, nie? Jakimś pierwotnym. Co to jest kobieta? Oni mówią ta, która daje życie. Wow. Definicja. Widzisz, to jest I widzisz, ale pierwsze. zobacz, ale zobacz. Mhm. Dzisiaj to czytałem. Ojcze, wysławiam Cię. Mhm. Ojcze, nie baj ziemi. Panie, nie baj ziemi. Że objawiłeś te rzeczy prostaczką, a ukryłeś przed tymi, którzy jawią się jako mądrzy. I to jest właśnie to, nie? Że My, jeśli my jesteśmy w Kościele, żyjemy w Nim, to musimy pamiętać, że my mamy być sługami. I my myślę wytrzymujemy w tym Kościele, bo to serce sługi, jeśli obcujemy z Jezusem, ono nas przenika. I ja wiem, że nie mogę mieć nad tym wszystkim kontroli. Nie będę miał i że nieraz mnie poranią, ale mam być tak jak mój. Pan, nie? I mnie poranią. Bo wiesz, ja słyszałem nawet w okolicach mojego miasta, byłem gdzieś tam na mszy i słyszałem, jak, jak ksiądz Zambony najeżdżał do swoich parafian na naszą wspólnotę. Mm -hmm. to, I może to, to znaczy, takie, że, że nie może chodzę zazdrości, Bo widzi na przykład młodych ludzi, tak. którzy przychodzą do was, a nie do Ale niego. Ale czy to znaczy, że nie chodzę już tam? No nie, no chodzę dalej, nie? Wiesz, co lubię w tych podcastach? W tym, że... Yy... Ty zaczynasz coś mówić, na przykład jakiś fragment słowa bo Bożego i mi się od razu otwierają, wiesz, jakieś zielone światło, otwierają się drzwi. Popatrz, powiedziałeś genialną rzecz a propos e, kobiety i to jest odpowiedź e, na twoje pierwsze pytanie, dlaczego jestem w Kościele, bo Kościół to jest moja matka, to znaczy dała mi życie. Tutaj zostałem jakby zrodzony przez e, zanurzenie w wodach chrztu. No tak, zostałem bo Kościół to ona. Tak, ale Po że polsku kościół, to nie słychać. Tak, bo to jest eklezja, nie? Ale no. wiesz, że Kościół dał mi życie, naprawdę. Mm. I ostatnio jakaś osoba napisała, nawet nie wiem, czy po, po jednym z naszych podcastów, czy, czy pod jakimś moniteksem, ale przecież ten kościół przypomina cmentarz. A ja mówię, no i co z tego? Nawet jeśli przypomina cmentarz, to to nie jest. to cmentarz to jest bardzo dobre miejsce ewangelizacji. Przynajmniej tak tego doświadczył Ezechiel. Bo Bóg mu mówi, co je widzisz? Dolinę suchych kości, idź, prorokuj nad tymi kośćmi. Czy być może brakuje dzisiaj proroka, który staje przed tym kościołem, który być może wygląda jak cmentarz? I mówi, suche kości, słuchajcie głosu Pana. Ale wiesz, jest w tym coś, ja wolę głosić do umarłych w naszym rozumieniu niż do żywych. Ja też. Ja wolę do tych, którzy kompletnie nic nie mają wspólnego z Kościołem, bo kiedy oni słyszą to, co ja mówię, że Bóg działa, że są cuda, uzdrowienia, jak głosimy Ewangelię, oni tak wow, mhm. naprawdę? To weź w ogóle nie wiem, pomódmy się może nie, i oni są na tyle otwarci, że doświadczają. Spotkania. Nie? My się boimy, że ktoś nas odrzuci. Nawet ci, którzy są antyklerykalni, widziałem nie raz. Najeżdżali na kościół, a doświadczali miłości Boga i nagle nie wiedzą, co zrobić, między młotem a kowadłem. Nie? Gdyby Jezus był katolikiem z znadwisły, i gdyby donieśli Mu, że panie, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w imię Twoje wyrzucał złe duchy, to by powiedział tak. Kurczę, ale czy on dobrze zapamiętał to, co mówiłem w ogóle, bo może on coś przeinaczył, a może. Ale on nie jest z nami, tak? Czyli on nie ma żadnej formacji. Nie, nie, to idźcie tam, wyślijcie, powiedzcie, żeby broń Boże tego nie robił. O co Jezus mówi? Patrz, jak on ma wolność w sobie. Nie zabraniajcie mu. Mm. Nie zabra I nie jest przeciwko nam? Nie jest? To znaczy, że jest z nami. A co my robimy? Że nie jest z nami? To jest przeciwko nam. My wszystko odwracamy po prostu, nie? Że jeśli nie chodzisz z nami, to znaczy, że jesteś obcy. Ale widzisz, stare porzekadło mówi, nawet zepsuty zegar dwa razy na dobę pokazuje dobrą godzinę. I jak ja to interpretuję tak pozytywnie, że nawet jeżeli z kimś ci nie po drodze, to uznaj to, że on też może dobro czynić, nie? I on też może coś dobrego robić. I Bóg może przez niego działać. Nawet jeżeli w tych wszystkich, nie wiem, ten jest protestantem, ten katolikiem, ten tracem, ten charyzmatykiem. Naprawdę przez każdego Bóg, Bogu się Ale Bóg patrzy się zdarzy, na ciebie, bo mamy że też działa. pytania, wiesz, co chwila o tak. gejów, lesbijki. Bóg nie patrzy na nas jak na gejów, lesbijki, protestantów, katolików. Ja jestem jego dzieckiem. Mhm. Jak ty patrzysz na swoją różyczkę małą, to to jest twoje dziecko przede wszystkim. Ale słuchaj. A, a ile a, a, a... jest katolików, którzy wyklęli swoje dzieci, bo przyszła z chłopakiem, z dziewczyną. No. Czy to jest tak, jak Pan Jezus by zrobił? Czy no. ty byś tak zrobił? O nie, to... teraz nie jesteś już moją córką. Ja nigdy, choćby moja córka czy mój syn, zrobili najgorsze rzeczy, mhm. nigdy by mi nie przeszło, nie przeszło to przez gardło. powiem no. że Bóg nigdy tak nie powie zawsze będziesz moją córką, zawsze będziesz moim synem. A zobacz, jaką ew ewangelizacyjną ekipę miał Jezus, bo my właśnie tak zawsze mówimy, 12 apostołów, nie? Bazylika świętego Piotra, tutaj Bazylika świętego Pawła za murami. To jest taka ekipa, że Jezus ich wysłał na ewangelizację, nie chcieli ich przyjąć, chodzili po Warszawie, nie, powiedzieli, że nie. I oni mieli jedną odpowiedź. Panie spraw, żeby ogień spadł z nieba i pochłonął ich. To jest najlepsza grupa ewangelizacyjna ever. Mhm. Jedyna odpowiedź, nie... Panie, spraw, żeby ogień ich pochłonął, a Jezus odwróciwszy się, zabronił im. On miał takich ludzi. No, tacy ludzie do, tworzyli do dziś, pierwsze kości. Ale do dzisiaj tacy ludzie potrafią być. Ja widziałem kiedyś filmik na YouTubie, jak facet głosił do więźniów przez megafon mhm. pod budynkiem więzienia. No i tam zaczęli mu łaciną podwórkową czy więzienną rzucać. On się wkurzył i w końcu zaczął tak ich jechać od góry do dołu, że wy jesteście śmieciami, zgnijecie tam. I tak wiesz, takim, takim językiem totalnie nieewangelicznym, nie? nie, ewangelicznym, nie? No i tacy ludzie dalej są dzisiaj. A, to widzisz, ja mam odwrotne doświadczenie. I to jest bo to jest geniusz tego podcastu. Myślę, że my tego nie przygotowujemy, że to jest wszystko naprawdę na spontanie, bo, bo, ty, bo ty, ty, ty coś rzucasz mi się coś od razu otwiera. No. Bo ja znam odwrotną sytuację, bo znam kapelana e, więzienia. Nawet nie chcę mówić szczegółów, żeby tam niektórzy księża nie poczuli się, się dotknięci. I on mówi, że on woli rozmawiać z więźniami niż kolegami księżmi. Czemu? Tam ci ludzie są prawdziwi. To znaczy, wiesz, przychodzi facet i on się zachowuje w więzieniu tak jak się zachowuje, ale dlaczego? On mówi: Bo on kiedyś mi powiedział w czasie takiej rozmowy: Zaczął płakać. Oczywiście, jak nie było kumpli, bo przy kumplach to wiesz, faceci nie płaczą mnie, sami twardziele. Mówi: Jakbym mały, to ojciec wsadzał mi głowę do piekarnika, żeby mnie upokorzyć. I ten ksiądz mówi: Ja nie miałem takiego doświadczenia, to jak ma, jaki mam prawo oceniać? On mówi: Tam oni są szczerzy. A mówi: Czemu nie, nie lubię rozmawiać często w kościele? Szczęść, Boże. Szczęść Boże, bo są te przyklejone uśmiechy takie. Szczęść Boże, że my musimy być tacy radośni. I ojciec Wojciech Ziłek genialną rzecz zrobił kiedyś. To był prowincjał jezuitów. On mówi tak, jak głoszę w, wśród zakonnych w zakonach, to rozdaję im karteczkę z napisem w moim zgromadzeniu zakonnym jestem. Mówi większość odpowiedzi, czy prawie wszystkie, szczęśliwa. A mówi, a mogła napisać, jestem kucharką. Albo jestem 15 lat. Drugiego dnia okazuje się, że połowa wcale nie jest szczęśliwa. A trzeci, trzeciego dnia rekolekcji, że połowa z tej połowy ma, ma, ma yy, depresję. Ale na początku coś zawsze, szczęść, Porsche. Te takie przyklejone, i dlatego Kościół dzisiaj cierpi, bo spada z pomników. Ja wspomniałem w ostatnim odcinku o Ojcu Stanisławie Jaroszu, świętej pamięci Paulinie, kiedyś kolega go zaprosił na jest Górze, kolega egzorcysta mówi tak, słuchaj, Stanisław, to chodź ze mną na egzorcyzmy, tylko uważaj, bo demon może Twoje grzechy wyśpiewać. A Jarosz mówi, chłopie, moje grzechy to ja ci teraz wyśpiewam. Jak ty masz taką wolność? No. Jak ja bym się dowiedział, że Jarosz na przykład wiesz, to był człowiek, który był molestowany jako dziecko przez księdza. I on o tym wprost powiedział w gości niedzielnym. Ale widzisz, Ale nie masz, ta masz takie no. szerokie doświadczenie z księżmi. Ja kiedyś zadzwoniłem do znajomego księdza i mówi: Słuchaj, chciałbym do podcastu zaprosić księdza który w trakcie swojej posługi kapłańskiej upadł w jakiś grzech poważny, na przykład nie wiem nałogi jakieś czy coś i potem Bóg go z tego uratował. No i widziałem ten uśmiech tego mojego kumpla księdza. Ale wiesz że, dlaczego? Że on tak... no, tylko, że to nie jest wina tych księży, dlatego, że ja przez wiem, wiele że lat... W... Słuchaj, bo Ale ja bardzo często z To Co ja rozmawiam. chcę powiedzieć, mm -hmm. chodzi o pewien... Nurt, pewien system, tak. pewien y, sposób myślenia. Tak, żeby nie że gorszyć. Ja nigdy nie, no. słyszy, nie słyszałem, a co, żeby nie gorszyć? Nie, bo... A autentyczne świadectwo, gdzie jest? Bo no oczywiście właśnie. mi mówią, że jak ja mówię, że byłem y, nałogowcem, alkoholikiem, narkomanem, to to jest eksibicjonist jest... To jest prawda, mhm. to są fakty o mnie. Tak, tylko że to ma jakby dwa wymiary. Bo pierwsza jest taka, że y, trzeba zrozumieć mentalność kościoła sprzed 50 lat, że główną zasadą było nie gorszyć. Dlatego nie mówiono o grzechach. Ja my tego w ogóle nie kupujemy teraz, y, bo to z, I z, z ludzie to się... też tego nie kupują. Ale jest jeszcze trudniejsza Prawda, sytuacja. Nasz znajomy ksiądz, Pallotyn, nasz wspólny znajomy, powiedział, że ich na homiletyce y, uczono, by nie, y, 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 bardzo przestrzegano, że ksiądz nie może użyć wiesz jakiego słowa, wcześniej przepraszam. Chomili, przepraszam". I mówi, taka cisza zapadła, on mówi, no dobra, przepraszam, kto z was słyszał proboszcza, który wyszedł powiedział, przepraszam, to i to zepsułem, nie umiałem tego zrobić. I nagle taka cisza wszyscy mówią nikt, a było 200 osób na sali. On mówi, zabroniono nam używać słowa, przepraszam. I jak to się ma do Jezusa, który nas, na, na kolanach myje nogi uczniom nie? Jak to się ma do Jezusa, który na kolanach myje stopy ucznią, jak ty nie możesz przeprosić za coś. No to gdzie? I dlatego to jest sytuacja kościoła, który dzisiaj spada z pomników. Które sam sobie zbudował, nie? I ludzie są przerażeni. Jak to ma się do świętego Pawła, który Piotra zrugał, mhm. że udawał. I który sam o sobie pisał, jak? Jestem poronionym płodem. No. Jeśli Ostatnim. Paweł, tak, jeśli Paweł mówi, że ostatni z apostołów o sobie, że na końcu jako ostatniemu, że jako poronionemu płodowi. Jak ty masz takie doświadczenie, chłopie, to Bóg przez ciebie będzie tak działał. Dlaczego? Bo ty będziesz. Jest piękne słowo w, w Psalmie i Dawid, który we wszystkim spełni moją wolę. Jak we wszystkim? No. Czyli pak, Bóg miał taką słabość do Dawida, że jakby mówi: we wszystkim spełni moją wolę. Jak we wszystkim? Chciał się przespać przecież z tą, z batrzebą zabił uriasza Chetytę, wysłał go na front. Ale jak, jak, jak Dawid ma takie doświadczenie, że on leży na ziemi i krzyczy: Panie, z głębokości wołam do ciebie, zmiłuj się nad mną, bo po prostu grzech jest cały czas przede mną, to Bóg mówi: Podoba mi się, nie? To wiesz, serce tego człowieka, bo on wchodzi w skruchę. Jeśli Kościół dzisiaj nauczy się płakać z płaczącymi, yy, Wyjdzie do tych, y, na przykład do ofiar, y, molestowania. To są naprawdę grzechy. Jeszcze raz przypomnę, z Badeni mówi, które Pan Bóg nazywa wołającymi o pomstę do nieba. To nie jest samogwał. To nie jest samogwał, bo czasami my mówimy, nie wyciągajmy takie rzeczy, takich rzeczy. Wiesz, co często słyszę? No ale to przecież media, które są negatywne i bardzo niechętne Kościołowi wyciągają te rzeczy. A jakie to ma znaczenie? Kto to wyciąga? Jakie? Wiesz, co napisał Katarzyna ze Sieny, Że jeśli Bóg nie ma pod ręką przyjaciół, to może posłużyć się wrogami w oczyszczeniu kościoła. Czyli widocznie Bóg nie ma na tylu przyjaciół, którzy są w stanie powiedzieć, przepraszam, no, mieliśmy brata, który gdyby molestował. Gdyby nie było tego grzechu, to nie byłoby prześladowania. Bo największym prześladowaniem, jak kardynał Ratzinger wtedy jeszcze pisał, hmm. największym prześladowaniem kościoła jest mój grzech. Jak, jak że to jest największe prześladowanie, bo tego są konsekwencje później. Nie? 10 lat temu powiedział, że największym grzechem kościoła jest, największym uderzeniem w kościół to nie jest to, to są wszystkie te czynniki zewnętrzne, czyli ten świat w takim wrozumieniu Pawła. Tylko to, co sami z nim zrobili, zrobiliśmy, nie? No, ale też zobacz, że ludzie często to jest taki dla mnie gimboateizm, że przy, przypisują, często pod naszymi też różnymi materiałami, przypisują Kościołowi jakieś, że Kościół to w, ciem, w ciemnogrodzie trwał, utrzymywał ludzi, że wiara jest dobra, ale musisz być ignorantem, żeby wierzyć, że to Kościół to wszystko jakby hołduje temu i, i to pielęgnuje. Tymczasem no tak mam wrażenie, że często z kościoła się robi w tym gimba ateistycznym świecie takiego wielkiego hegemona, gdzie tak naprawdę czy Kościół faktycznie ma taki triumfalistyczny wpływ na, na świat? Ja bym nie powiedział. A z drugiej strony też można powiedzieć, że miał ogromny wpływ na świat, bo ci wszyscy, Ale nie którzy teraz. też hejtują, tak. Yy, yy. Kościół był mecenasem sztuki. Wszyscy przyjeżdżają, zwiedzają katedry, widzą Caravaggia, słuchają wiesz, oper, nawet nie oper, tylko symfonii, cmokając zachwytu. Ale dlaczego Ale wiesz, tak było? Dlaczego, dlatego, 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 że był mariaż systemu świeckiego z systemem religijnym niestety. Mhm. I biskupami kto zostawał? Ja bogaci wiem, ale ludzie. tworzył też pierwszą akademię, pierwsza no, uczelnia. bogaci ludzie, nie? Ale dlaczego? Bo byli bogaci mhm. biskupami. Niestety, to są ciemne karty kościoła, Dlatego wiecie, że, że to, zostawali no... bogaci ludzie biskupami, którzy mieli kasę na ufundowanie tego, tamtego, siątego. I no wiesz, etymologia słowa ksiądz też nie bierze się z nikąd, tak? Mhm. Bo jest od książe. Tak. Tylko, że jest piękne takie zdanie, kiedy Jezus mówi, że przyjdzie Duch Święty, którego wszystkiego was nauczy. Nie nauczył raz tak, i nauczy. teraz musicie. On nas cały czas uczy. I dlatego wierzę, że pan, Bo że Duch Święty działa przez, przez Kościół. Dlaczego? Bo on go cały czas uczy. Zobacz, jaka jest dzisiaj inna narracja. Nie jakiś 1905 roku tutaj PPS yy, yy, wiesz, wybucha wielka rewolucja PPS-u, Sienkiewicz dostaje Nagrodę Nobla, Einstein, znaczy Sienkiewicz dostaje Nagrodę Nobla, Einstein publikuje teorię względności, Rosja kapituluje w wojnie z Japonią, i nagle co się okazuje? Jakieś świnice warckie, w ogóle gdzie to jest? GPS głupieje. Rodzi się dziewczyna, która ma na imię Helena i ma najbardziej popularne nazwisko w Polsce Kowalska. I ona ma największy wpływ na duchowość XX wieku, bo mówi o Bożym Miłosierdziu. Ale tutaj troszeczkę. Ale m... wcześniej by to nie przeszło. Zobacz, nie, Krzysiu. Nie do końca mi o to chodzi. Wiesz, chodzi mi o to, że często się patrzy na, na kościół w tych złych barwach i się mówi, że on jest odpowiedzialny za całe zło świata. Albo te hasełka w ogóle tak zauważyłem, że dużo tego, co my tu powiedzieliśmy o tych tak. problemach i tak dalej, to są hasełka, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. To jest jakaś można powiedzieć, inżynieria społeczna, że powtarzaj tysiąc razy kłamstwo, aż po prostu w to uwierzysz, i wszyscy uwierzą. Bo na przykład jest kryzys w kościele. To jest kłamstwo, które się powtarza, ale my przecież widzimy kogo byś wolał? Stu wierzących świadomie z wyboru, czy tysiąc niewierzących, ale chodzących do kościoła? No to jest, no to jest Przykład na 33 tysiące, z czego zostaje 300, tylko zobaczcie ile, ile ale hasełka są, do że jest kryzys. Hasełka są, że, e, że kościół ma taki taki wpływ, nie wiadomo co tam w tych watykańskich mhm. archiwach, że banki to pochodzą z Watykanu. Wiesz, takie hasełka różne mhm. rzucane, nie mające pokrycia w żadnych dowodach, w żadnej empirii, tylko sobie to wymyśl i se to powtarzasz za Ojcem Kłamstwa. I teraz, w kontekście tego mhm. naszego tematu dzisiejszego, no. nie wiem, czy już zapomniałeś, nie. czy nie, nie. No ale o tym, że trwamy w kościele, bo znowu osąd sprawiedliwy. Staram się to osądzać sprawiedliwie, wszystko i odsiewać to ziarno od plew, czyli kłamstwo po prostu odrzucać, a patrzeć na rzeczywistość taką, jaką faktycznie jest. I wcale nie jest tak, że Kościół jest jakimś teraz hegemonem, który dąży do tego, żeby wszystkich zniewolić, tak jak niektórzy mówią. Nie? A zatem oczyszczenie Kościoła, w którym uczestniczymy od kilkunastu lat, w Polsce bardzo boleśnie to przeżywamy, to jest błogosławieństwo. Dlaczego? Bo święty, w liście świętego Piotra czytamy: Pora zaś, aby sąd się rozpoczął od Domu Bożego. Nie? Bo ludzie tak zacierają rączki, żeby w końcu Bóg oczyścił ten świat. I Bóg mówi: Dobrze, ja oczyszczę, ale od kogo zacznę? Ale od mojej oblubienicy. Oblubienica czysta i nieskalana. I teraz jak sobie pomyślimy, tam są te. Um, wielka, wielki ucisk to jest to słowo chyba od tłoczni jak do wina. Nie? Tak, Gohenna, no. Co to jest? Jak to w ogóle zrobić, żeby ona była czysta i nieskalana? Musi przejść proces oczyszczenia, który nie jest łatwy, który nie jest przyjemny. Jak się złoto roz, rozpala, żeby te wszystkie okruchy tam wywalić z niego. Jak się wino robi, żeby tam wyciskasz, wyciskasz, żeby to najczystsze było. To jest coś bardzo nieprzyjemnego, ale jednocześnie to jest wolą Boga, nie? Że, żeby to było po prostu. Żeby to oczyszczenie przyszło. Bo kończąc jakby ten, ten wątek i to jest chyba najważniejsza rzecz, którą chcę wam powiedzieć dzisiaj... Dla mnie ten czas oczyszczenia kościoła, to co przeżywamy dzisiaj, to jest zmiana szatu Ja nie wiem, kiedy przyjdzie Jezus. On sam nie wie, bo jest na nawet syn nie wie, tylko ojciec. No ale mamy prawo podejrzewać, że to jest już bliżej niż dalej. Żydzi, mesjanistyczni i tak no, dalej. Patrzymy tak dalej. na znaki czasu. Patrzymy na znaki czasu. I teraz tak, co robi Bóg? Ściąga z oblubienicy te szmaty, te ścierki, śmierdzące. I to jest bardzo nieprzyjemne, bo nagle się okazuje, że mamy brudne koszule, śmierdzące brudne i pełne grzechu. I mówi: chce ci założyć nową szatę. I to jest taka sytuacja: my jesteśmy teraz na etapie ściągania tych brudnych, śmierdzących szmat. To znaczy, jest taka sytuacja, że wychodzi, że jakiś kardynał molestował, po tygodniu ten kardynał umiera. I co słyszę na, na, na stronie gościa niedzielnego, jak jest dyskusja internautów? Media go zabiły. Nieprawda. Nieprawda. O wiele większym zabójstwem było to, co on robi z ministrantami w zakrystii, niż to, co zrobiły media. Być może Jezus nie miał pod ręką przyjaciół, posłużył się nieprzyjaciółmi, wrogami Kościoła, bo On naprawdę jest w stanie każdym się posłużyć, żeby oczyścić swoją oblubienicę. Ale dla mnie to wszystko, co się dzieje, to właśnie zmiana szat. To znaczy Bóg mówi tak, ja nie chcę, żeby moja oblubienica, mój Kościół, siedziała w brudnych, śmierdzących szmatach, bo nadchodzą gody baranka. Dlaczego ten podcast jest ekumeniczny, co wiele osób po prostu doprowadza do furii? Dlatego, bo Bóg mówi, ja nie chcę, jak, przy, jak przyjdzie mój Syn, żebyście siedzieli przy innych stołach. Nie możemy się spotkać przy sole eucharystycznym, inaczej rozumiemy eucharystię, ale możemy co robić, przynajmniej razem się modlić. Słuchaj, Krzysiu, jak ja jadę i podchodzi do mnie to, co powiedziałem w ostatnim podcaście. Pastor, nie? Świątkowe i mówi dziękuję, bo moja żona słucha waszego podcastu to ja wracam do domu i płaczę, bo mówię Boże, bo nam się wydaje, że mówimy do katolików, a my mówimy o Jezusie. Wiesz, ja miałem takie doświadczenie na konferencji już czas, że podchodzili do mnie pastorzy, którzy współpracowali w dawnych czasach z Blachnickim i mówią do mnie, wiesz, słuchałem tego twojego na Wrandzie podcast i muszę ci powiedzieć, że to jest coś, o co my razem z księdzem Franciszkiem się modliliśmy, prorokowaliśmy, że tak będzie. No to, co ty robisz jest wypełnieniem tych słów i my tego słuchamy, Dziękujemy Ci za to, błogosławimy cię. Wiesz, dla mnie to były osoby, no też bardzo w porównaniu do mnie starsze, dużo ode mnie, i, i to był szok, bo to jest na werandzie. Podcast na ten moment nie jest mhm. na tyle ekumeniczny, w sensie występują tam katolicy, tak? Mhm. Mówią oczywiście o swoich doświadczeniach ekumenicznych też, ale na razie to samych katolików miałem na, na werandzie i nie wiem, czy, kiedy to się zmieni, czy, czy się zmieni i tak dalej, bo jednak tak odczytałem, że, że mam pokazywać to, to piękno Kościoła katolickiego. I właśnie to, co mnie utrzymuje w kościele katolickim, po pierwsze, Słowo Boże, które mówi o nim, a po drugie, ludzie, których widzę, że są autentyczni w tym kościele mhm. i służą. Ja, ja naprawdę, ja nie mam tego mniej. Ludzie mnie pytają: Skąd masz gości na werandę? Ja mówię: mhm. Z kościoła. Tylu ich jest. Tylko Wy ich nie widzicie, bo my się skupiamy na tym, to już mówiłeś, nie? Na tych kropkach, na, na tym, tak, a nie ja na białej światło. Ale o księżach, i... że księża są jak samoloty, że teraz nad nami tak. i może sprawdzić, jest taka aplikacja, ile w tym momencie, bo w Warszawie nagrywamy ten podcast, ile nad naszymi głowami w tym momencie lata samolotów. No nie słyszysz nie o słyszysz. tym, nie myślisz I, ale o Ale jak tylko, jeden spadnie, jak będzie słyszała cała Polska. Więc po co chcieliśmy no. ten odcinek? Po to, żeby, żebyśmy otworzyli się na to, że naprawdę. Jest zło. Są też rzeczy, które księża potrafią do nas mówić, czy, czy pastorzy, czy inni. Mówić rzeczy, które no, po prostu są głupotami, często, tak? Ale to nie znaczy, że oblubienica jest zła, to nie znaczy, że kościół jest zły, to nie znaczy, że mamy się odwrócić od wspólnoty, bo naprawdę nikt cię nie zrani tak jak ci, którzy są najbliżej, a wspólnota ma być najbliżej. I nie, i nie bójcie się używać słowa przepraszam. Hmm. To jest też y, przykład polityczny. Kiedy była ilustracja w Czechach, wychodził proboszcz i mówi tak, przepraszam, złamano mnie, donosiłem. Nie wierzy, była sytuacja? Niewyobrażalne. Wszyscy, ale wiesz, ale wszyscy mu przebaczali. Ale niewyobrażalne, że, nie wiem, czy my, byśmy tak, ty, no. czy my byśmy tak zareagowali. Raczej do końca Ale że wiesz, jaka była reakcja parafian? Że ludzie płakali, mu przebaczali. Hmm. A jak u nas nikt nie przeprasza, no to... Będziemy stali na grubych dywanach, pod których jest taka sterta śmieci. może będzie wygodnie, ale w pewnym momencie no, spadniemy z tego dywanu i ale będzie Ale też ogromny. ostrzeżenie: dla nas, dla kościoła, dla każdego z nas, Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym łaskę. zaś daje łaskę. I to jest prawda. Ja wiesz, słyszałem taką historię, jak przyjechała pewna kobieta z Watykanu w latach 90. -tych. I mówiła księżom, biskupom, że słuchajcie, musicie zacząć działać, musicie już pastersko działać, musicie uruchamiać wspólnoty, kręgi biblijne, musicie produkować w cudzysłowie świadomych wierzących. Zbywali ją uśmieszkiem. No ale do tego wracają. Kończymy, bo ja już tracę głos. Widzę, że płaczesz. Kochani, dziękujemy Wam za kolejny odcinek. Pamiętajcie, dobra jest więcej. Także w kościele, te wszystkie rzeczy, które wychodzą, no to one też są po coś, więc nie odwracajmy się od kościoła, nie odwracajmy się od drugiego człowieka. Dążmy do prawdy, oczywiście, że tak, ale też pamiętajmy, że kościół to Dom Boży, nasza rodzina i mamy w nim działać i wzrastać. A jego głową jest Jezus. Amen. Amen.